Urodziny. Słuchajcie, moi drodzy, tak jest. Jedziemy, słuchajcie, na urodziny do mojej mamy, bo 4 maja ma urodziny. I słuchajcie, nie będzie to zwykła nasiaduwa. Nikt nie lubi nasiadów. Moja mama też nie lubi nasiadów. Jedziemy, słuchajcie, na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę na polskie Malediwy. I jesteśmy spóźnieni, standardowo, więc szybko jedziemy. Dobra. Dobre. Cześć. Ja już myślałam, że wycieczka odwołana. Nie. Korki były. To ja mam wiosę do tego. A, w kurtkę. Cześć. Co tam? Nie jadę. I poszedł spać, nie? No to jadę. Papa. Dobra, słuchajcie, pytanie do was, jak u was majówka mija? No, u nas wspaniale. My tylko jeździmy, wczasujemy się i tylko jak najwięcej takich dni. Okej, okay, dobra. Też napiszcie w komentarzach, jak wam majówka minęła. A teraz idziemy do Jaworzna, na polskie Malediwy. O. No, tylko pogoda taka trochę kijowa, wczoraj mega dużo padało, więc podejrzewam, że tam będzie bagno. Ale zobaczymy. Damy radę. Dobra, dojechaliśmy i... tłumów nie ma, jak widać. Parking... dobra, dwa auta przed nami w sumie. I pusto. Tłum robimy tłum. Nie, no kurczę, no bo chłodno jest trochę. Słońca nie ma, więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Na rondzie skręć w prawo na parking Grudek. Idziemy prosto, skręć w lewo na parking Grudek. I tutaj znak parking Grudek. Tu jest trochę więcej samochodów. Także nie wiem, czy innego pojęcia, bo więcej parkingów tu jest. Karolina, pytanie, to my już wejdziemy, a ty pójdziesz przeparkować ten auto kilometr bliżej tutaj? Ten auto pójdę przeparkować, ten nie ma auto? Problemu, nie ma problemu. Dobra. Tu jesteś, gdzie my jesteśmy? Okej, okay, czyli gdzieś tutaj musimy dojść. Gdzie jest druga kropka? Gotowi na schody? No, obowiązkowo, nie ma wyjścia, na barana nie chcę zabrać. No to idziemy. Słuchajcie, masakra, wczoraj padało i niestety zalało kładki, także nie zrobimy zdjęcia, ani nawet nie możemy wejść na kładki, chociaż niektórzy weszli. Dobra, idziemy dalej. Mhm, tam faktycznie nurkują. Tam masz basenik, to nauki. Idziesz nurkować? No, chciałabym. Tylko nie mam sprzętu, bo to jest drogie. Aha, ja zawsze nurkuję. Bo nie umiem pływać. Karolina, nie możesz tu wejść. No, to będzie chyba dobra droga. Tamtędy trzeba pójść. Tu jest dobra droga. Jaka? Dobra. Będziemy pilotowani? Tak. No to wychodzi. No też myślałem właśnie, że na początku, że to jest laweta. Mhm. Później straszyliście, że to jest ten... straż miejska. No bo tylko nasze auto tu stoi. Leśnicy. Dobra, to teraz chyba restauracja, tak? Tak, Żarełko. Dobra. Jak wam smakowało? No było to było. Teraz leżaczek, hamaczek. Może być, dobra. I wypoczynek. Karolina, to się smakowało? Może być. Tak? Okej. Okay. To ewentualnie polecamy. No, a w domu kluseczki. Ale w domu lepiej. No. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do Parku Ojcowskiego i kurczę, bardzo fajny parking. Taki leśny. I zimno. Strasznie zimno. Może dlatego, że siedzieliśmy w samochodzie cały czas, nie wiem. Także teraz zaczniemy spacerować, może się rozgrzejemy. Karolina, co się stało? A właśnie. W Toy-Toyu naprawdę jest tak obszczane wszystko. Czyżby telefon ci w Toy-Toyu spadł? Nie, do Toy-Toya nie. Ale na podłogę obszczane. Na podłogę. Jak ktoś teraz zadzwoni, nie odbierzesz? Nie odbieram przez następny tydzień.
Czy podsumowując, 22 zł za wejście od osoby, 8 zł za godzinę za parking. Atrakcje, szczerze, do dupy. Nie ma nawet gdzie zwiedzać, gdzie spacerować. Sorry. Przynajmniej przez chwilę poddychałeś świeżym powietrzem, ruszyłeś się, co prawda nie za darmo z domu, ale... No tak. Baszta, stop i można biegać wokół studni. To wszystko. Nic więcej tu nie ma. Ewentualnie nowy punkt widokowy. Fajnie, ale nic więcej nie ma. Znowu coś już. Nieprawda. Dopiero wyciągnęłam. Jednak te dwa pierogi zabrakły. Ale czemu nagrywasz mnie, skoro tam masz? Mam tutaj? O, faktycznie. Czyli co? Ustaliliśmy, że polskie Malediwy, czyli Jaworzno, okej, okay, fajne, tak. Super, i w dodatku za darmo, jeżeli chodzi o Park Ojców, tak? Tak, Ojcowski Park Narodowy, to zostawmy to, przemilczmy po prostu, tak? Przemilczmy to po prostu. Wszędzie za parking trzeba zapłacić, wszędzie za wejściówkę trzeba zapłacić, a nic tak naprawdę ciekawego nie ma. Przynajmniej nie znaleźliśmy, więc jeżeli macie jakieś lokalizacje, dajcie znać, ale... Nie. Nie, masakra, po prostu, nie wiem. No znowu na mnie. Daj mi spokój zjeść. Czy ty musisz zawsze mnie nagrywać, jak ja jem? Albo jesz batonika, albo jesz loda, ja nie wiem. Jeszcze cała upaprana lodem jestem, a ty co? Nagrywać. Gdzie się uprałaś? Gdzie się uprałaś? Nie interesuj się. Chcemy metrowy chleb? Nie. Nie? Nie, nie zjemy. Tego pokroić, ani nie zjemy nie zjemy tego. Dobra, ja rozumiem, ale to... Chyba ktoś za bardzo rozpalił tego grilla. No i słuchajcie, no i zobaczcie, wyszło słońce, wróciliśmy do... Na zdrowie. Dzięki. Więc wróciliśmy do Gliwic, wyszło słońce. Damn, feeling lucky, about most cheats. W ogóle właśnie nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale to jest radiostacja, która jest z drewna, drewniana. No, taka ciekawostka. Wysoka, drewniana. Czekaj, ty mnie słyszysz teraz? Tak, słyszę. Jak tam stałeś, to słyszałeś, co mówię? Tak. Ja tylko kawałek słyszałem, trochę słyszałem. Ale tak to ruch uliczny i, że tak powiem, no, inne osoby tak, zagłuszały. Ale słyszałam cię. Słyszałaś mnie? Tak. Okej, okay, to jest kwestia dobra. Chyba głosu. Okej, okay, no to trzeba będzie to zamontować pewnie w naszych domach u rodziców i w ogóle i będziemy się służyć za darmo. To po tak co płacić rachunki? To tak nie działa. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest. Spóźniony dźwięk. Powiedz coś. Ale do której? To musisz przyłożyć ucho do jednego. Próba nagrania. Karolina? Stań tam. Przy tamtej róże. Ej, fajne, naprawdę. Co mówisz jeszcze raz? Sama jesteś paruwa. Ale czemu to jest tak daleko? Znaczy, czemu tak nisko, przepraszam? Masz wyżej? Kurczę, trzeba się schylać. Organy rurowe, no. Czemu leczkiem? No, żeby to ten i taką, wiesz, cały pod kątem może. A to jest w ogóle stopa, nie? No. Szumiące rury? Nie mów do mnie. Jezu. Co? Zadzwoniło mi, jak sama powiedziałam przy tej rurze. No, szumi inaczej, no. Halo? Sami do siebie chcę mówić. Halo? A co, kiedy jedziemy do Kopernika? No trzeba będzie. Muzeum Doświadczeń, jak się nazywało? Nie muzeum. Centrum Nauki Kopernik. Centrum no. Centrum Nauki Kopernik. W Warszawie. Warto zobaczyć. Bardzo fajne. W Warszawie. W Warszawie. Bardzo fajne też, jakie właśnie atrakcje są. I cały czas to rozbudowują. Tak. Co chwilę coś zmieniają i tak dalej. Także warto zerknąć też. I co? Głupio wszystkim teraz, nie? A czemu? Głupio? Pod nosem, za darmo, fajne atrakcje, Gliwice, radiostacja, jest gdzie spacerować, kupa zabawy. Kupa zabawy przy tych, że tak powiem, tych atrakcjach takich prostych, ale fajnych, nie? Kurczę, no.
Dobra, no to co, do domu teraz chyba tak, w takim razie. Tak, do domu. Papa. 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 Karolina zostaje, tak? Ja jadę z tobą.